Jak podróż? Jak widać? Już spokojnie, Marcin. Na święta? Udało ci się przeżyć w ogóle w jakikolwiek sposób? Niestety, ale nie było okazji wrócić do gronie. W gronie twojej drugiej rodziny, czyli Piasta. Tak, nadrobimy kiedy indziej. Jak święta w domu Kączkowskich zostały spędzone tym razem? No, jak widzisz, właśnie tak. No, wczoraj w niedzielę trenowaliście? Tak. Tylko świąteczne śniadanie i do roboty. I świąteczny trening. A sobota? A sobota... soboty w kościele byłem, oczywiście. Cześć. Cześć. Jak święta? Nie mieliśmy święta. Posiedziałeś tutaj z rodziną? Nie. Nic. Z rodziną? Tak. Nie, taką mamy pracę. Lepiej grać pod wiatr czy z wiatrem? Ja wolę bez wiatru, ale... Ale grać z wiatrem? Misma dyrekcją kliwiento o kontrawiento? Ty, a Juda Wiento... Może po... Pod. Pod wiatr lepiej, pod wiatr. Ale to wolniej biegniesz. No tak, ale... Jak podać piłkę, zawsze... Przewrócimy, więc... Badi powiedział, że jest duży wiatr i... Jemu się lepiej gra pod wiatr, a tobie? Dlaczego? Piłka szybciej leci. Jaki wynik teraz? Na razie zły, więc ale liczymy, że będzie dobrze. Nie udało się w pierwszym spotkaniu. Teraz gra Kuba, potem jeszcze będziemy mieli mecz 2-2, więc myślę, że jeszcze wyjdziemy z całej batalii zwycięstwa. To mocny zespół Wisła. Mają swoją sekcję sportową i... Tak. Trzeba to przyznać, że Tomek tam nadaje tonu, że tak powiem, rywalizacji praktycznie w ogólnopolskich nawet rozgrywkach, także rywal nie był łatwy, ale walczyłem dzielnie. First time with the team. With the team. But it's your first time in the league or not? Yeah. First time in the league? Yeah. You are in the first eight. Yeah. And how do you feel? Excited. ¿Cuántos españoles hay en extra clase? ¿En extra clase? Sí. A ver, déjame pensar. Si te contesto rápido, no lo sé. ¿Más que 10 o menos? Puede ser que esté 10 por ahí, ¿eh? Puede ser. No, más, creo que no. Entiendo. ¿Cómo? ¿De qué conoces? Sí, más de 10. ¿Más de 10? Puede ser, sí. ¿Y qué, cómo es tu edad? Pues mira, lo conozco poco, pero creo que es un tío de madre. Un tío genial, sí. ¿Y jak tam po turnieju extra klasy? Nie możesz się mówić wyniku. Pozytywnie, wyniku nie mogę mówić, natomiast myślę, że całe przedsięwzięcie było bardzo, bardzo ciekawe. Na plus. Czy rozwija się ta strefa sportowa? Nie da się ukryć. Myślę, że to widać i na i poprzez angaż klubów piłkarskich, czy poprzez różne inicjatywy, które gdzieś tam się dzieją. Do powodzenia, trzymaj. Do... 2011 rok, tak? 90 minuta, przegrywamy z Wisłą Płock 1-0. Pamiętam, podawałem piłki jeszcze wtedy. I wtedy po bramce strzeli Tomasz Podgórski i... Klepczyński, dokładnie. To był pierwszy mecz na nowym stadionie. Tak, pierwszy mecz, dokładnie. I wygraliśmy 2-1. Jak ja kiedyś... byłem na środku i podawałem piłki. Ile musi mieć piłka? Piłka? Ile musi mieć? Dokładnie 1000. 1000 musi mieć, tak? I każda ma tyle? Nie więcej. No, Kuba wygrywa 1-0, także trzeci mecz gramy o pełną pulę. O zwycięstwo. Jest pięknie. Właśnie jest końcówka. Jak przeciwnik dobry? Ciężko się grało. 3-3! Mamy remis, 90 minuta, no tego nikt się nie spodziewał. Pierwsze 30 minut i 3-0 dla Wisły Płock. A teraz wyrównuje to wszystko. Piast Gliwice. 2 minuty, że sędzia dowiedział, czy ktoś będzie chciał przechylić ścianę. 3-3! Co za emocje! Wisła Płock. Piast Gliwice. Zakończymy się remisem? Kończymy remisem. Tak też kończymy nasze wirtualne emocje. A wszystko rozstrzygnie się na prawdziwej imprawie. Na stadionie Kazimierza Górskiego już o 15:30. Wisła Płock czy Piast Gliwice? No ładnie. Kto strzelił tą bramkę? Ty strzeliłeś tą bramkę? Jeżeli się do końca. 0-3 na 3-3.
No remisowo. Fajnie wam się gra chyba razem, tak? No, pierwszy raz grać. No, ułożyło się. Czuć było takie zrozumienie na boisku. Od kiedy pan kibicuje? No, jakieś 12 lat. To zapał mojego życia. Czy zapał się pan na czasy jakiego nazewnictwa? To już była Wisła, czy to jeszcze Wisła. Od początku Wisła. Tak, pamiętam. Pan Kazimierz Górski chyba też tutaj parę meczów prezentacji zagrał. A tego ta nazwa, czy jakiś jego związek? Bo przecież jego ręka jest odbita, prawda? Tam była. Szczerze, to chyba jakoś tam przy okazji jakiegoś meczu reprezentacji, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie jestem pewien do końca. Pierwsza reprezentacja też tu grała chyba kiedy? Grała kilka razy. Dzień dobry. Ile to jest 70 lat? Dużo czy mało? 70? To jest dużo. Dużo. Jak dużo? Dużo. A ile ty masz lat? 7. To ile razy Wisła jest starsza od ciebie? Dużo. 70 na 7 to ile? 77. Ile to jest 70 na 7? Ile? 10. 10, czyli Wisła jest 10 razy od ciebie starsza. Co ty na to? Spoko? Stare buty, stare sztuki. Stary asystent. Nie jest źle. Wisła jest starsza. Wisła ma 70, to jest starsza. Przekonam. Macie takie fajne czapki. A, klubowe takie mamy fajne. Takie macie. Cieplutka, polecam. A jak oceni pani pierwszą połowę? Pierwsza połowa? Tak, na razie to. Jest. Przeważa Wisła. Ale poprzeczka Badi. No. Jeden na trzy sytuacje Piasta. Ważnych, no to stał fragment może zadecydować. No i szkoda, że w końcówki zdecydował, już nie mieli dużo czasu do odrobienia strat. Takie same dwa rzuty rożnych były bardzo niebezpieczne i też Uryga tam w jednej sytuacji nie trafił po prostu w gol. W tej ostatniej sytuacji trafił, no i to bez szans. Nie powiem, że tam coś mocno przycisnęli, ale po prostu te drobne rzeczy zadecydowali.